Jak technologie, nowoczesne technologie mogą wesprzeć banki spółdzielcze? Dziś jesteśmy w momencie, w którym te nowe, nowoczesne technologie IT nie mogą być zostawione samym sobie w kontekście kształtowania oferty, modelu działania, strategii każdego biznesu bankowego, ale w szczególności biznesu bankowości lokalnej, spółdzielczej. Dlaczego? Dlatego bowiem, ponieważ mamy wrażenie, że ta rewolucja, która jest widoczna w bankowości komercyjnej, ona nie dokonuje się w sposób wystarczająco szybki, odpowiedni w bankowości lokalnej i to jest ten moment, właściwie ostatni moment, ostatni dzwonek na to, żeby nowoczesne technologie zaczęły w końcu w sposób właściwy być wykorzystywane przez bankowość lokalną. I wokół tego tematu skoncentrowaliśmy naszą prezentację wygłoszoną na tegorocznym Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej w Warszawie. Czy chciałbym podkreślić może to, co Bartek powiedział, rewolucja, tak? My postrzegamy to, że dzisiaj mamy rewolucję technologiczną, a nie ewolucję technologiczną, że na rynku mamy wiele podmiotów, które aspirują do usług, które świadczą dzisiaj banki, próbują przejąć te kontakty z klientami. Mowa tutaj jest o szerokich fintechach, no ale jak patrzymy na fintechy, to rozumiemy też o dużych fintechach, takich jak Google, Apple, Microsoft. To są rzeczywiście zagrożenia, które, a można powiedzieć, że i wyzwania dla sektora bankowości i bankowość spółdzielcza musi zacząć zmieniać swoje podejście do technologii po to, żeby być konkurencyjna na rynku. A czy bankowość spółdzielcza powinna to robić razem czy osobno? Bo to jest właśnie między innymi też temat dzisiejszej konferencji. No to był jeden z tematów, któryśmy poruszali dzisiaj wczoraj w prezentacji, że patrząc na bankowość internetową, na bankowość zdalną, możemy sobie wyobrazić dzisiaj, że bank się szarpnie na dobrą stronę internetową, na dobrą infrastrukturę, na dobry interfejs użytkownika, natomiast na pewno koszty utrzymania takiej infrastruktury, koszty dążenia za zmianami rynkowymi są tak duże dzisiaj, że pojedynczy bank spółdzielczy nie stać na to, żeby utrzymywać to na odpowiednim poziomie. Uważamy, że jedyną szansą rozwoju bankowości spółdzielczej jest bankowość mobilna, wejście w bankowość mobilną, bo to jest dzisiaj trend i to jest dzisiaj przyszłość, gdzie banki spółdzielcze powinny się rozwijać, ale muszą to wykonywać razem. Samodzielnie żaden bank spółdzielczy nie jest w stanie udźwignąć postępu technologicznego. Może te największe tak, ale na pewno większość zdecydowana bankowość, tych średnich, małych na pewno nie. Jeszcze w uzupełnieniu niejako odpowiedzi na Pana pytanie. Mamy do czynienia z taką sytuacją bezprecedensową w tej chwili na rynku bankowości w Polsce. Mianowicie banki komercyjne odrobiły lub nadal odrabiają w bardzo szybkim tempie pracę domową, bardzo blisko przyglądając się trendom technologicznym, które są wykorzystywane w życiu codziennym ludności, społeczeństwa, szybko adaptują je do swoich biznesów bankowych, podczas gdy to ćwiczenie musi być wykonane równocześnie przez bankowość spółdzielczą, przez ten biznes bankowości lokalnej. Inaczej liczba klientów tych o charakterze tradycyjnym, którzy korzystają z bankowości fizycznej, ona obserwujemy istotne zmniejszenie tempa wzrostu, wręcz prawdopodobnie w tej chwili mówimy o dość mocnym spadku ilości klientów korzystających w sposób tradycyjny z bankowości lokalnej, a ci klienci o charakterze nowoczesnym, w szczególności młodsze pokolenia, które korzystają z urządzeń mobilnych, smartfonów, tabletów, bankowości elektronicznej, kierują swoją uwagę i kierują swoją atencję do bankowości komercyjnej. Więc w tej chwili, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie ma odwrotu od tego podejścia go mobile, go digital, przy zachowaniu takiej pełnej klientocentryczności, a taką bankowość spółdzielczą, którą w pełnym wydaniu mogłaby być zaoferowana klientowi na poziomie lokalnym, w tej chwili jest ten moment i ta szansa, którą bankowość lokalna, bankowość spółdzielcza musi wykorzystać właśnie dzięki nowym technologiom. No jest jeszcze kwestia cyberbezpieczeństwa. Tutaj wydaje się, że no, działanie osobno w ogóle skazane na klęskę. Tak, znaczy tutaj to jest rzeczywiście poruszył Pan bardzo istotny aspekt, chociaż w dalszym ciągu wiele banków spółdzielczych wyobraża sobie, że może to cyberbezpieczeństwo budować lokalnie. Nawet jeżeli rozmawiamy o jakichś budżetach tych banków lokalnych, to proszę mi wierzyć, że te budżety są zbyt niskie, żeby zabezpieczyć się przed dzisiejszą cyberprzestępczością. Tylko działania wspólne, tylko działania zrzeszeniowe mają szansę zbudować wspólną platformę cyberbezpieczeństwa, która będzie dzisiaj odpowiednia do zmieniającego się świata.
nic dodać, nic ująć, tylko działanie takie wespół razem, w szczególności takim wrażliwym obszarem, wrażliwym obszarze, jakim jest cyberbezpieczeństwo, ma szansę powodzenia i utrzymania tego zaufania, które jest wartością bezcenną dla sektora bankowego, w tym dla sektora bankowości spółdzielczej.